Wielki finał Challengera dla widza. W puli było naprawdę dużo losów. Wśród nich jeden szczęśliwy, który wygra auto. Sebastian z Zabrza. Dzwonimy do laureata. Halo. Cześć Sebastian, śpisz? Siema, ej kurwa! Co? Ej nie! Ty wygrałeś Dodge'a Challengera. Stary, tak mi zrobiłeś dzień dzisiaj, że ty nawet nie wyobrażasz. A ojciec teraz siedzi, on w ogóle nie uwierzy, nie? Pierwszy raz widzę, coś wygrałem. I to w ogóle takiego, kurwa. Dwa tygodnie później przyszedł dzień przekazania kluczyków. No zróbmy to po raz ostatni. Pora wyjechać z garażu. Pełny bak paliwa, tak jak wcześniej wspomniałem. Tankujemy, zwycięzca dostaje pełny bak paliwa ode mnie prywatnie. Siemano! Czy to ty? Siemano, kurwa! Tak to ja, witam, cześć! Wiesz co? Sebastian był w totalnym szoku. Nie umiał wydusić ani słowa, a z jego twarzy nie schodził uśmiech. Widać było, że pokochał to auto od pierwszego wejrzenia. Jestem w szoku normalnie, nie? Dobry jest, co? No jest dobry fest, jest dobry fest. Mogę tego odpalić? Możesz. Nie wiem, czy ci złapię kluczyk, bo chyba go mam w kieszeni. Ja pierdolę. Jezus Maria, mogę sobie teraz zobaczyć. No jasne, idź tą V8, zobacz. Ja pierdolę. Jeździłeś kiedyś takim autem? Ile ty masz lat? 22. No to nie, no nie możesz się zabić tym autem. Nie, no zrobię to zaraz wszystko. Wujek Buczo da ci wykład na temat tego, co musisz robić, żeby żyć całe życie. Żeby nic mu się nie stało na pewno. Tata sprawdza. Czy działa? Kosmicznie to wygląda jak w helikopterze. Nie wiem, boję się, no jak za każdym razem jak dziecko prowadzi, to... Będę ci to tłumaczył właśnie, Sebastian, bo rozmawiamy tutaj o tym. Miałem E46, nie? W tym napędzie. Okej. Okay. I to auto rozwaliłeś właśnie? Tak. Samochód osobowy marki Dodge Challenger. Ten. Okej, czyli tam są po prostu jakieś dane pojazdu z protokołem odebrania nagrody, wygranej, przekazania praw do własności, coś w ten deseń. W tej chwili załatwiliśmy wszystkie formalności i Sebastian oficjalnie jest właścicielem Dodge Challengera. No i chyba oficjalnie trzeba to powiedzieć. Te kluczyki i ten samochód właśnie są twoje. Bardzo dobre ręce. Robiliśmy właśnie zdjęcia pamiątkowe, ale Sebastian nie może się odkleić. A i też nie może przytulić, nie? Wiktoria jest twoją dziewczyną. Tak, zgadza się, moja kobieta. Tak. Jestem. Kurczę, aż mi trochę odebrało słów. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy w tym momencie. Się gra, się ma, nie? Czy będzie jeździł, czy będzie sprzedany? Dwa tygodnie miałem czasu, żeby się nad tym zastanowić i nic nie wymyśliłem. Nie sprzedawaj go! Moje serce jest otwarte na motoryzację wszelkiego rodzaju. Przekonasz tylko się. Motoryzację. Przekonasz się w 100%. Tylko. Piękny samochód, piękna kobieta. Czego chcesz więcej? No ja bym się chciał przejechać. Nalałem ci paliwo do pełna, więc masz nawet pełny... trochę więcej. Pełny bak, masz nawet trochę więcej. Ale nie zalałem ci płynu do wycieraczek, do spryskiwaczy. Zaraz to zrobimy, słuchaj. No i opony, chodź zobacz. Przyszły właściciel tego auta mógłby chcieć upalić to. Tak. Będziesz mógł zrobić to w doborowym stylu. O! Stary! Dobra! No pierwszy... Ja pierdolę, patrz co tam się stało! Dobra, spierdolamy są. To nie był mój pomysł, naprawdę. Co byście sobie nie myśleli? Słuchajcie. Spinalamy. Ale zadymiłeś parking jednym okrążeniem. Całe życie chciałem kiedyś zrobić w taki sposób bączka na suchym, kurwa, autem, które ma tyle mocy, że potrafi normalnie zerwać tą oponę. Ja pierdolę, nic nie widać to w ogóle, nie? Tak jak mówiłem, bardzo trzeba uważać. Ja pierdolę! Pierwszy raz, że przyjadę w ogóle za kierownicą takiego samochodu, który wydał taki dźwięk. I to nie, że jest dziura w wydechu na końcu, tylko że normalnie V8 Bangla, nie?
dwie ręce na kółko. Nie? Ale dwie ręce musisz mieć na kółko, bo to naprawdę auto nie wybaczy ci. A tu trakcja jest włączona, nie? Jest włączona i nigdy nie wyłączaj, naprawdę. To jest chore auto, nie? Chore auto. To jest kurwa trudno na kółkach tak naprawdę, nie? Plecy. To zobacz plecy. No bo mokry jest. Mokre całe, nie? To jest w ogóle nierealne, że ten samochód należy do mnie. To jest... Ja tego nie potrafię zrozumieć. Rozumiesz? Że... No... Nikt w to nie potrafi też zrozumieć. Myślę, że oswoisz się z tą myślą po kilku dniach dopiero, tak, bo teraz myślę, będziesz po tygodniu, jechał... jak wejdę rano do roboty, odpalę swojego Dodge'a, to jak to brzmi w ogóle? No, to jest twój Dodge Challenger. Coś chorego. Zobaczcie, jak się cieszy. Niesamowite. Nie ma tu tak mało miejsca. Jest okej? Okay? No. Chciałem ci wręczyć coś bardzo symbolicznego. Od razu to do kluczyka sobie przypnę. Ja pierdolę, jak tu wygląda, co? Panowie. Jakbym teraz tak przycisnął, to by się puścili do nami. Czym ty się zajmujesz na co dzień? Ja jestem spawaczem. Okej. Okay. Spawam aluminium. Pociągi. Pendolino i nie. To prawda, że spawacze bardzo dużo zarabiają? No, nie mogę narzekać na zarobki. Tak jak niektórzy twierdzili w komentarzach, żebym nie dał rady z najniższą krajową, no to zarabiam troszkę więcej niż najniższa krajowa. Okej. Okay. Fajnie zarabiam, no nie mogę narzekać. Długo jesteście razem w ogóle? Ile jesteśmy razem? Tydzień. Tydzień. Tak, się dowiedziałam, że wygrał. No. Nie, 2,5 roku to już wielka miłość. No. Nie wiem, czy wiesz, ale moje marzenie spełniłeś. Dla mnie marzeniem było to jeszcze, ile, 4 lata temu, żeby mieć takie auto, a teraz mam kilka zajebistych aut i mogę kolejnego oddać w takiej akcji. To jest dla mnie przeżycie, które do końca życia zapamiętam. Dlatego też tak ważne to dla mnie było. To nie była komercha. Widziałem, że inni youtuberzy robią coś w ten deseń. Nawet chcieli odkupić te fury. To dla nich to nie było to, że o, chciałbym, żeby ktoś się cieszył z tego auta. A ja żywię sympatię do ciebie w momencie, w którym odbierasz tą furę. W momencie, w którym odebrałeś telefon, mówię, kurde, czuję, że to jest gość z charyzmą i miłośnik motoryzacji. Normalnie cały czas mnie brzuch stresuje. Oj, to uważaj, bo ostatnio miałem w tym aucie takiego pasażera, co zwymiotował. A, widziałem. To jest twoje auto. To jest moje auto, to jest moje auto, tak właśnie, kurwa. To jest dowód, no patrz, chciałem dodać na spokojnie, a ty. To jest dowód na to, że człowiek nie umie wytrzymać, ale pamiętaj, że masz jeszcze ze sobą pasażerów. Bo go aż normalnie on się prosi, bo on... Tata jedzie, patrzy na twoją furę i pewnie zazdrasz. On to ma największy ból dupy. Całej rodziny, ze wszystkich znajomych. Żeby jeden z was, który wygra to auto, żeby zjadł ze mną tak symbolicznie pizzę na silniku. Zjedzmy tą pizzę razem. Życzę wam tego z całego serca. Ten Challenger jest do wygrania. Symbolicznie. Marzyłem, stary. Zdrówko. Widzę, że auto będzie piłowane. Nawet jakbym wygrał takie pieniądze, jak jest warte to auto, to nigdy bym sobie takiego auta nie kupił, nie? Jedzie zwycięzca. A tutaj Redaj. Dwa obok siebie postawił. Tak wyglądają obie fury obok siebie. Tak, ten świst to normalnie zabójczy, nie? Na początku miałem ten samochód oddawać, to było 800 koni na loterię, ale uznałem, że za dużo, po prostu bałem się. Bałem się o takich jak ty. Ty, który wygrałeś ten samochód, masz... Dobrze, że ma słabszy, dobrze. Dwa razy mniej mocy i chcemy, żebyś jeszcze pożył. Jakiekolwiek byś nie miał umiejętności, to losowość sprawia, że bałem się po prostu tego. Słyszałeś, co tato powiedział? Co tato powiedział? Że jak w czterech, to tak nie będzie szło. Szło się, poplułem. No dawaj. O, ja pierdolę! Tego też się nie spodziewałem, nie? O, jest gruby. Zobacz, jak odchodzi. Jaka to jest różnica. Tego auta już nie ma. Nie było, zniknęło. Ja zawsze byłem przekonany, że to wszystko to jest fake, że ta głowa tak odlatuje, że to jest wszystko udawane, nie? No. Przecież tu się głowy nie da utrzymać, kurwa, w miejscu. A tak wygląda drugi. Na dwa samochody. Zawsze to było moje marzenie, żeby tak pojechać. Coś pięknego. Stary. Nieważne, że to twój tata prowadzi. W jednym dniu
spełniłeś moje dwa największe marzenia praktycznie. Normalnie jak w amerykańskim filmie, Mikołaj, my się czuliśmy, no. Nie? Pięknie. Po prostu nie do opisania, no. Tu masz kilka zapaszków, żeby ci dobrze pachniało. Dziękuję bardzo. Nowa zapieszka, nowy zapach, nowy właściciel, wszystko jak najbardziej w porządku. Stary, oby ci się jeździł bardzo dobrze i obyś zakochał się w tych samochodach, bo do tego ta cała akcja zmierzała, żeby ktoś pokochał te samochody tak jak ja je kocham. Nowy mój Dodge w moich rękach. Dokładnie tak. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Było warto chyba, co? Bardzo, na razie. Nowy właściciel Challengera odjechał. Tata za nim. Odjechali głośno i z przytupem, a ja czuję się spełnionym YouTuberem. Piękne zwieńczenie akcji. Modlę się o to, żeby Sebastian nie jeździł brawurowo i liczę na to, że przez kolejne lata spotkamy się jeszcze nie raz na dwa Challengery. Pozdro.